Kochani, będziemy dzisiaj rozważać Słowo Boże, ale też przede wszystkim zastanawiać się nad sobą. Ponieważ powrócił do mnie temat naszej relacji z Bogiem, a o tym mówiliśmy w listopadzie ubiegłego roku, tak zajrzałem do notatek i to było 7 i 27 listopada, ale ten temat powraca do mojego serca, ponieważ nasza relacja z Bogiem jest fundamentem wszystkiego. Wiecie, że można wybudować dom bez fundamentów. Można? Tutaj sąsiedzi mówią, że ten dom został postawiony prawie bez fundamentów. I co się dzieje? Pęka. Pęka. Co jakiś czas widzimy jakąś rysę, jakieś pęknięcie. Ponoć hotel robotnicy w Szczecinku został postawiony na złych fundamentach, czy bez fundamentów, albo na niewłaściwym fundamencie. Na gruncie nienośnym środek ponoć stanął na kamieniu, a więc ta część środkowa na kamieniu stoi, a boki się zapadają. I dlatego on popękał. I przechodząc tamtędy, bo tamtędy wracam do domu, zagadałem ostatnio stróża i mówię, co, doczekał się ten budynek. Mówię, tak, na wszystko przychodzi pora. I żeby też hotel robotniczy rozebrać. I zobaczcie, że obok tego hotelu robotniczego są inne budynki. Bardzo dużo budynków. Budynki stare, bo niemieckie. I one stoją. I prawdopodobnie jeszcze będą stały bardzo długo. Dlaczego? Bo mają właściwy fundament, mają dobry fundament. I to nie chodzi o to, że to Niemcy wiedzieli, jak robić fundamenty, a Polacy nie wiedzą. Bo na pewno dokładnie wiedzą, tylko na pewno tutaj nasi wykonawcy poszli na skróty. Tak jak tutaj też. Rozgarnęli łopatą trochę piachu, zalali i myślą, że budynek będzie stał. Wiecie, praw przyrody nie da się oszukać. Jeżeli grunt jest nienośny, niestabilny, to nie da się oszukać, trzeba stawiać na palach. Dlatego teraz wszyscy ci, którzy budują na gruncie nienośnym w Szczecinku, budują to na palach. Koło cioci Bogdana wybudowali Biedronkę. Ja tam widziałem, że wielki sprzęt przyjechał i zabijał pale najpierw. Budowany jest nowy kościół koło mnie. Też widziałem, zanim cokolwiek zrobiono, przyjechał ciężki sprzęt i wbił palę. I później nic się nie działo. A teraz można stawiać ciężką budowlę. I tym właściwym fundamentem, na który chciałbym zwrócić uwagę nam wszystkim dzisiaj, bez względu na to, czy jesteśmy długo uczniami Pana Jezusa Chrystusa, czy krótko, to jest fundamentalna rzecz dotycząca naszej relacji z Bogiem. Bo my postrzegamy to z naszej perspektywy, ale tak naprawdę wszystko zaczęło się od Boga. To Bóg zapragnął uczynić coś, co było w historii świata niespotykane. Bóg zapragnął coś stworzyć. I najpierw stworzył świat mocą swojego słowa. Później w tym świecie uczynił wszystko to, co jest niezbędne do życia. Wydzielił specjalny teren, nazwał to Ogród Eden i tam umieścił Adama. Tam też umieścił Ewę. I co robił Bóg w Ogrodzie Eden? Przychodził do człowieka. Przychodził do człowieka, bo chciał mieć z nim relację, chciał mieć z nim społeczność. I ta społeczność była możliwa. Ale oczywiście jest to tylko pewien wycinek prawdy o Bożym planie, bo często myślimy, że jedynym Bożym planem, jedynym Bożym zamierzeniem było uczynić człowieka. I wszystko stworzył dla niego. Bóg wszystko uczynił dla kogo? Dla swojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa. O tym czytamy w swoim Słowie, że
przez Niego i dla Niego wszystko zostało stworzone. Dla Pana Jezusa. Ten świat, wszechświat cały, przyroda, świat widzialny, niewidzialny jest dziedzictwem Pana Jezusa Chrystusa. I Bóg stworzył ten świat, postawił w nim pierwszego człowieka, Adama i Ewę, po to, żeby nim zarządzał. W zamierzeniu Bożym człowiek miał być menadżerem przyrody. Miał dawać nazwy, miał tym zarządzać. A Bóg miał być radą nadzorczą. Można tak powiedzieć, ale to nie chodzi o takie, wiecie, relacje typowo ze świata biznesu, ale to chodzi o prawdziwe relacje. Bóg przychodził, rozmawiał, wyobrażam sobie, że spotkał się z Adamem i mówi: a słuchaj, a jak ty nazwałeś to zwierzę? Mnie to bardzo ciekawi, chociaż i tak wiedział, prawda? Ale to tak jest, jak rodzic rozmawia z człowiekiem. Rodzic i tak wie wszystko, ale udaje przed dzieckiem, że nie wie, prawda? A powiedz mi, jak to się nazywa? Czy ty nie wiesz, jak to się nazywa? Ale uczysz swoje dziecko podstaw życia, prawda? Podstaw życia. I tak samo Pan Bóg uczył Adama podstaw życia na tej ziemi. I tą podstawą życia na tej ziemi nie było to, że Bóg dał człowiekowi wszystko i człowiek mówi: teraz musisz sobie poradzić, musisz się rozwijać, musisz zarządzać, nazywać, męczyć się. Nie. Pierwszą rzeczą, do której Bóg powołał człowieka, to była z nim społeczność. Relacja. A nie ma społeczności, nie ma relacji bez komunikacji, bez rozmawiania. I Bóg przechadzał się po ogrodzie Eden i rozmawiał z człowiekiem. Aż pewnego dnia przyszedł i zobaczył, że nie ma Adama, nie ma Ewy tam, gdzie być powinni. A oni zrobili co? Schowali się. Zrobili sobie przepaski z listka figowego i schowali się przed obliczem Boga. Człowiek zaczął unikać relacji, społeczności i komunikacji z Bogiem. I co spowodowało brak tej relacji, komunikacji? Grzech. Oczywiście wszystkiemu winien jest wąż, diabeł. Tak, gdyby on nie znalazł się w niewłaściwym czasie, na niewłaściwym miejscu, to by może nie było tego, co się stało. Ale się stało. Ale Bóg wiedział, bo tak naprawdę Adam nie mógł zbawić wszystkich ludzi. Nie mógł. Tylko Pan Jezus może zbawić wszystkich, prawda? I Pan Bóg przewidział to wszystko, że nawet Adam w Panu Jezusie już wtedy mógł oczekiwać zbawienia, bo już było proroctwo po wypędzeniu naszych prarodziców z raju, że przyjdzie ktoś, kto zmiażdży diabłu głowę. Wiecie, węża zabija się przez rozwalenie mu głowy. Nie wiem, nie jestem specjalistą, ale gdzieś tam chyba widziałem, że tak. Ale kochani, ze zwierzętami trzeba uważać. Nie wiem, czy wczoraj czytaliście, czy widzieliście wiadomość, że gdzieś tam jakaś pani treser pokazywała coś ludziom z orką, prawda? Ta orka chyt się za kitkę włosy wciągnęła pod wodę. No ileż to orce trzeba, żeby człowieka załatwić. Nie? I wiecie, cały problem polega na tym teraz, że władze federalne Stanów Zjednoczonych nie zajmują się śmiercią tej osoby, tylko czy w parku były stworzone właściwe warunki dla tego zwierzęcia. To jest ważniejsze teraz. Czy nie za mało wody, nie za mały basen, prawda? Czy orka w stresie nie przebywała. A to się okazało, że 17 lat temu ona też zagryzła inną treserkę czy trenerkę. Ale to tak na marginesie, jak to wszystko w tym świecie jest teraz poprzewracane. Ale dlaczego jest to poprzewracane? Dlaczego zwierzęta są ważniejsze niż ludzie? Bo relacja z Bogiem została zerwana. Świat nie ma relacji z Bogiem.
Żeby mieć relację z Bogiem i z Nim się porozumiewać, ta relacja musi być nawiązana. I w liście do Efezjan w 2 rozdziale, w wersecie 12 i 13 czytamy takie słowa. Kto ma Słowo Boże, niech otwiera, kto nie ma, niech słucha. Mamy też możliwość wyświetlania, ale na razie mamy zabronione. Tak, bo już w ogóle przestaniemy nosić Biblię i otwierać. Werset 12 i 13. Byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej, obcy przymierzom, zawierającym obietnicę, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. Tak jest od Adama, tak było od Adama, jest dalej dla większości ludzi. Jeszcze raz, to jest 2 rozdział, werset 12. Na razie czytamy. Ja bym się pokusił o wyświetlanie też, ale to może jeszcze dojrzejemy do tego. Byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzom, zawierającym obietnice, nie mający nadziei, bez Boga na świecie. Taki jest stan człowieka, który nie ma relacji z Bogiem i Bóg nie ma z nim. Po pierwsze, jest bez Chrystusa, po drugie, daleki od społeczności ludzi wierzących, po trzecie, jest obcy Bogu, bo jest obcy przymierzu, a przymierze zawiera obietnice, po czwarte, bez nadziei i po piąte, bez Boga na świecie. Kto takim był kiedyś? Ja pierwszy podnoszę ręce, tak? No. Ale werset 13 mówi tak. Ale teraz wy, którzy niegdyście byli dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. Kto jest Bogu bliski? Kto jest Bogu bliski dzisiaj? Podniesiecie ręce? No. Przez co staliście się bliscy? Staliśmy się bliscy. Przez krew Chrystusową. Przez krew Jezusa Chrystusa, która została przelana na krzyżu, na Golgocie 2000 lat temu. Za każdego człowieka. I co się stało na Golgocie, kiedy umierał Pan Jezus Chrystus? Diabeł myślał, że odniósł triumf. Teraz myślał, że już mi nic nie przeszkodzi, by zabrać wszystkich ludzi, dalej ich trzymać. Po pierwsze, bez Chrystusa. Po drugie, daleko od społeczności. Po trzecie, z dala od przymierza. Po czwarte, bez obietnicy. Po piąte, bez nadziei. Po szóste, bez Boga na świecie. On myślał, że wygrywa. Ale Pan Jezus zmartwychwstał. Pan Jezus zmartwychwstał. I poprzez to, że Pan Jezus zmartwychwstał, przez przelaną Jego krew, każdy człowiek ma możliwość stać się Bogu bliskim przez Jezusa Chrystusa. Tylko i wyłącznie przez Pana Jezusa Chrystusa. I teraz, kochani, ja przypomnę wam kilka wersetów, które czytałem w listopadzie. Jak Bóg patrzy na tych, którzy są Mu bliscy przez krew Jezusa Chrystusa, czyli przez wyznanie swoich grzechów, przez przebaczenie, które się przyjmuje z Bożej łaski. I Pan Bóg mówi tak o swoim ludzie. Oto na moich dłoniach wyrysowałem Cię. Oto na moich dłoniach wyrysowałem Cię. Popatrzcie na swoją dłoń. Popatrzcie na swoją dłoń. Pomyślcie o tym, że Bóg patrzy na swoją dłoń i On narysował tam Ciebie. Jest tam Twoja twarz, są tam Twoje oczy, jest Twój uśmiech albo grymas, zależy od dnia, od pory roku, od tego, jak się czujesz, prawda? Ale tam jest też Twoje imię. Imię tego, kto ma nawiązaną relacje i społeczność z Bogiem. Bóg mówi tak o swoim ludzie, o Izraelu, który jest Jego. W księdze Zachariasza mówi tak:
Kto was dotyka, dotyka źrenicy mojego oka. Włóż sobie palec w oko. Boli, prawda? I kto dotyka dzieci Bożych, dotyka źrenicy Bożego oka. Bóg obiecuje w swoim słowie i mówi do swojego ludu, do swoich dzieci: nigdy cię nie porzucę ani nie opuszczę. Niesamowite rzeczy. I zamieszkam wśród synów izraelskich i nie opuszczę mojego ludu izraelskiego. Do kogo są te słowa kierowane? Kto jest źrenicą Bożego oka? Kto jest wyrysowany na jego dłoni? Kogo Bóg nie odrzuci, nie odrzuci, nie opuści? Czy każdego człowieka? Tego, kto stał mu się bliski przez krew Pana Jezusa Chrystusa. Przez krew Pana Jezusa Chrystusa. Co robi Bóg? Co robił Bóg, żeby więź z człowiekiem, relacje i komunikację, czyli rozmowę podtrzymywać? List do Hebrajczyków, rozdział pierwszy. Zazwyczaj znamy pierwsze wersety różnych ksiąg i być może też pamiętamy i ten werset, że jest tutaj napisane: wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. To jest pokazana cała historia w skrócie, w jednym zdaniu, relacji człowieka z Bogiem. Jak Bóg dbał o relację z człowiekiem, to człowiek nie dbał. Izrael nie dbał. I my też dzisiaj często nie dbamy. Albo zaniedbujemy. I tutaj jest powiedziane, że nie raz, ale wielokrotnie. Nie na jeden sposób, ale wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Cały czas Bóg mówił. I werset drugi. Ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. Czyli to jest ten werset, do którego nawiązywałem na początku. On jest dziedzicem wszech rzeczy i przez Niego i dla Niego wszystko zostało stworzone. I u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna, przez Pana Jezusa. Czy przemówił do ciebie Bóg w jakiś sposób? Pierwsze przemówienie, pierwszy głos Boga, który powinieneś usłyszeć, powinnaś usłyszeć w swoim życiu, to jest głos Pana Jezusa Chrystusa. I ten głos mówi tak: ja zmarłem za twoje grzechy. Ja zostałem zbity za twoje grzechy. Ja poniosłem na krzyżu śmierć, abyś ty został uratowany. Czy tego chcesz? Czy tego pragniesz? Czy chcesz być zbawiony? Decyzja należy teraz do człowieka. Przez Pana Jezusa Chrystusa tylko Bóg przemówił. Nie ma innego sposobu. Niektórzy mówią, że uczynkami. Będziesz dobrze czynił, kto wie, bo może Bóg się nad tobą zmiłuje. Boże Słowo mówi, że uczynki są ważne, ale o ile najpierw mamy nawiązaną relację i społeczność z Bogiem. One są rzeczą wtórną. Można czynić dobrze, a iść dalej do piekła. Tak jak w środę tutaj rozmawialiśmy, że wielu ludzi jest dużo lepszych, jeśli chodzi o charakter, niż my. Dają więcej na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy niż my. W styczniu stoją na mrozie i zbierają pieniądze, tak? Bo charyzmatyczny przywódca Jerzy Owsiak ich zachęcił do tego. I wiele innych przykładów można by podawać, że
Wielu ludzi na tym świecie ma więcej zdolności, więcej możliwości, są lepszego charakteru, są lepszymi mężami, są lepszymi żonami, są lepszymi dziećmi, lepszymi dziadkami niż my, być może wszyscy razem wzięci. Ale czy to oznacza, że idą do nieba? Automatycznie idą do nieba, bo są lepsi? Boże Słowo powiada, wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, prawda? Wszyscy, bez wyjątku. I dalej mówi apostoł Paweł, i są zbawieni z łaski darmo, nie z uczynków, aby ktoś się nie chlubił. Darmo z łaski. Zbawienie jest to dar Bożej łaski. I Bóg przemówił do wielu z nas na tym miejscu przez Pana Jezusa Chrystusa, prawda? Był taki dzień w moim życiu i w życiu wielu z nas, kiedy mniej czy bardziej realnie, ale każdy z nas ma w swoim sercu przekonanie, że to się wydarzyło, że to się stało. Że moje życie zostało skonfrontowane z Panem Jezusem Chrystusem, z tym, co On uczynił. I dokonaliśmy wyboru, zapraszając Pana Jezusa do swojego serca, do swojego życia. Amen. I chwała Bogu za to. Jeżeli ktoś jest na tym miejscu, kto jeszcze tego nie uczynił, to dzisiaj Boże Słowo jest dla ciebie i zachęca ciebie, by to się stało w twoim życiu. Ale mówię też do ludzi, którzy nawrócili się, prawda? I stawiam sobie od pewnego czasu i każdemu z nas takie pytanie, jak wygląda moja relacja, moja społeczność i moje rozmawianie z Bogiem dzisiaj. Czy to, jaki jestem dzisiaj, jako Boże dziecko, jako ten, który szczyci się, że jest zbawiony. Jaki dzisiaj jestem przed Panem, przed moim Bogiem, przed tym, przed którym kiedyś płakałem, kiedy przyjmowałem z Jego łaski zbawienie. Jakim dzisiaj jestem? Jaka jest moja więź, jaka jest moja relacja z Nim? W listopadzie mówiłem o trzech filarach bliskiej społeczności z Bogiem. Wiem, że nie pamiętacie, ja też musiałem wrócić do notatek, bo to nie jest tak łatwo. Tyle rzeczy musimy pamiętać, prawda? Z 5 pinów, z 10 pitów, prawda? I tak dalej, i tak dalej. To był przede wszystkim pierwszym tym filarem najważniejszym bliskiej społeczności z Bogiem, bo może jeszcze tylko nadmienię, że z Bożej strony wszystko zostało uczynione, co miało być uczynione. Możemy to przyrównać do tego etapu, kiedy Bóg już umieścił Adama w ogrodzie Eden. On już wszystko zrobił. Stworzył, zabezpieczył i dał zadanie. Dał pracę. I tak samo jest teraz. Bóg w Jezusie Chrystusie uczynił wszystko. Już wszystko jest, jeśli chodzi o zbawienie, wszystko zostało zrobione. Jeśli chodzi o możliwość bliskiej społeczności z Bogiem, wszystko zostało zrobione. Tylko teraz my musimy właściwie reagować na te bodźce, które otrzymujemy od naszego Pana. I tym pierwszym filarem, pierwszym słupem naszej więzi i rozmawiania z Panem Bogiem jest słup, czy też filar Bożej łaski. Boża łaska to nie jest tylko coś, przez co stajemy się zbawieni, ale Boża łaska jest czymś, w czym trwamy cały czas. Bez Bożej łaski, która jest nad nami, wyrzuty sumienia by nas zażarły z powodu tego, jakimi często jesteśmy. Zawsze możemy przyjść do Pana i zawołać: Boże, Ty widzisz, jakim jestem, ale Ty znasz moje serce. Ty znasz moje serce. Ja wiem, że Ty przebaczyłeś mi moje grzechy. I wiem, że kiedy przyjdę do Ciebie, Ty mi je przebaczysz.
chylę się przed Tobą moim pokornym sercem i wołam do Ciebie, zmiłuj się nade mną, okaż mi swoją łaskę i swoje miłosierdzie. Ktoś kiedyś powiedział, że życie z Bogiem to jest takie poddawanie się nieustającemu oczyszczeniu i też pokucie w naszym życiu. No na tym to polega chyba. Na tym to polega, kochani. Odnoszę wrażenie, że my często jesteśmy już tak, użyję tego słowa, wyprani z uczuć wobec Boga, że aż przykro patrzeć. Mówię często o sobie też. To nie jest osobiście do każdego. Mówię ogólnie. Myśmy przypatrzyli się dzisiaj naszemu życiu. No tak, płaczemy, kiedy jest nam źle, kiedy ludzie nas krzywdzą, kiedy dopieka nam to życie, to płaczemy. Kiedy chorujemy, albo nasze dzieci są chore, płaczemy. Nad Panem Jezusem też ludzie płakali, prawda? Kiedy Go bito, męczono, prowadzono na Golgotę, płakali. A Pan Jezus co powiedział? Powiedz głośno, ciocia. Płaczcie. Nie płaczcie nade mną, płaczcie nad sobą. Płaczcie nad sobą. Kiedy raz ostatni zapłakaliśmy nad sobą? Z powodu tego, że nie mamy takiej relacji z Bogiem, jak On sobie wymarzył. Pomyślmy nad tym. Bo kiedy mamy Bożą łaskę w naszym życiu, to smutek przemienia się w radość, prawda? I on może przemienić się w Twoim i moim życiu. Bez względu na wszystko możesz się cieszyć i radować. Justyna Kowalczyk bardzo się cieszy. To jest najradośniejsza kobieta w Polsce. Prawda, Waldek, ty też przeżywasz radość, kiedy zdobywasz medal, prawda? Dziękujemy, Bartek, za ten głos. Tak, złoto zdobyła na 30 kilometrów. Tak. No i przyjedzie do Polski z tym medalem. Prezydent zaprosi ją na śniadanie, jak to ma w zwyczaju. I powie jak do Małysza: Justyna, zadanie zostało wykonane. Justyna wróci do domu. Tak, pancerniczki brąz, tak, tak. Justyna, ale ja mówię Justynie, bo to Kowalczyk, nie? Justyna wróci do domu, pocieszy się tym medalem, prawda, nie wiem, tydzień, dwa, powiesi go tak jak Waldek swoje medale, nie? I co, Waldek, patrzysz na te medale? Może patrzysz, nie? Aha, tak. Ale to mija wszystko, słuchajcie, mija, wszystko mija. Ja nie mówię, że to nie są ważne chwile, to są ważne chwile, bo z różnego rodzaju emocji, zwycięstw składa się życie człowieka. I dla sportowców to jest bardzo istotne, oni się przygotowują. Zresztą Słowo Boże porównuje nasze życie chrześcijańskie do biegu, do walki, prawda, do sportu. Ale tak naprawdę, ile ta radość Justyny będzie trwała? Jakiś czas. Jakiś czas. I często jest tak w naszym życiu, że te nasze radości doczesne, one trwają bardzo krótko. Jeżeli ktoś jest bardzo biedny i dostanie jakąś pomoc, to się cieszy. Ale gdy pomoc się skończy, znowu szuka tej pomocy. Gdy ktoś jest w nałogu i ma tego dość, prawda? Jak nie wypije jeden dzień, to się cieszy, prawda?
kiedy rozpocznie walkę z tym, kiedy chce z tego wyjść. Czy jak nie zapali papierosa, to się cieszy. Ale to są te zwycięstwa krótkotrwałe, dające bardzo krótką satysfakcję. I my często w naszym chrześcijańskim życiu podobnie postępujemy. Osiągamy pewne drobne jakieś sukcesy, z nich się cieszymy. To bardzo dobrze. Ale ja chcę powiedzieć sobie i nam wszystkim, że kiedy my mamy bliską społeczność z Bogiem, to radość, którą mamy, jest radością prawdziwą i ona nie podlega czasowym zmianom. Bo Biblia o tym mówi, że kiedy mamy radość, kiedy mamy społeczność z Bogiem, to jesteśmy w stanie wytrzymać każdy ucisk, każdą niedogodność, prześladowanie, trudność, kiedy mamy społeczność z Bogiem. Bo wiemy, że to wszystko służy budowaniu mojej wiary i wytrwałości. Drugi słup naszej społeczności z Bogiem, o którym kiedyś mówiłem, to był ten słup dbania o bliską z Nim społeczność poprzez modlitwę i słowo. Zdaję sobie sprawę, że wielu z nas, i ja też często, bo przecież też mam wiele różnych zajęć, pracę zawodową i tak dalej, nie dbam o to, by w wydzielonym czasie spotkać się z moim Panem, rozmawiać z Nim i szukać Jego obecności w Jego Słowie. Wszystko dzieje się teraz tak, jak kawa instant, prawda? W 10 sekund mamy wszystko. Możemy się napić i iść. I później nie ma doświadczenia obecności Pana. Nie można powiedzieć o tym, że Pan jest blisko. Tak, wiemy, wierzymy, mówimy, mamy na ustach, Pan blisko jest, nie, i tak dalej, i tak dalej. Ale czy rzeczywiście? Czy rzeczywiście tak jest? To każdy sam z nas może sobie o tym powiedzieć i dokładnie wiemy. Ja nie muszę tutaj mówić wam, bo mówię sobie, że wielokrotnie chciałbym, żeby było inaczej. I nie zawsze to wychodzi. Ale Bogu zależy na tym, żebyśmy z Nim jak najwięcej rozmawiali i spędzali czas. Jest nam to coraz trudniej. I trzecim tym słupem jest filar chwały Bożej. Bo moja relacja, moja więź z Bogiem wyraża się w moim aktywnym dziękczynieniu, uwielbieniu, oddawaniu Bogu chwały. To, że moje serce się wyrywa, by Bogu dziękować, by Mu okazywać wdzięczność, by wznosić ręce, by się zachwycać Jego wielkością, Jego majestatem, Jego chwałą. Wiecie, jest taka historia o dzieciach i rodzicach. Każdy z nas może sobie wybrać za chwilę, na jakim etapie opinii o swoich rodzicach jest. Kiedy dziecko jest małe, to mówi: mój tata wszystko wie. I chwali się tym tatą, chwali mamą, prawda? To jest wzór. Kiedy ma lat, powiedzmy od 12 do 18, to mówi tak: mój stary to wapniak, a moja stara też wapniak. Nic nie wiedzą. Co oni wiedzą o życiu? Co oni mogą mi powiedzieć, prawda? Wolności się chce. Samodzielności, decydowania o sobie, prawda? W takich sytuacjach należy powiedzieć: drodzy rodzice, będziesz o sobie decydował, jak będziesz sam się utrzymywać. Nie? Tak. To trzeba powiedzieć swoim dzieciom. Nie? Jak coś tam za dużo będą tego. Okej, okay, będziesz decydować, jak się będziesz sam utrzymywać. Później następuje
etap, kiedy młody człowiek ma lat 20, tam do 30, 40, rodzice żyją jeszcze, może i on mówi tak. Mój tata i mój mama jednak coś wiedzieli. Bo sam wkraczamy w ten etap i zaczynamy rozumieć, czym jest dorosłe życie. Że to nie jest robię co chcę, mówię co chcę, chodzę gdzie chcę, nie ma żadnych ograniczeń, nie ma żadnych uwarunkowań, co tam. Prawda? Jednak coś oni wiedzieli, nie? I zaczynają się przypominać pewne rzeczy, które nasi rodzice mówili. A wtedy, gdy naszych rodziców już nie ma na tym świecie, kiedy pożegnamy ich przy grobie, to wtedy mówimy, ale oni wiedzieli. Ale oni wiedzieli, jak ja durny byłem, że nie słuchałem. Ale oni wiedzieli. Kochani, taki sam stosunek mamy w naszym życiu do Boga. Taki sam. Na jakim etapie tej relacji, bliskiej relacji z Bogiem jesteś, ty i ja dzisiaj? Czy jak małe dziecko? Tak, małe dziecko po nawróceniu podnosi ręce i mówi, mój Bóg jest wielki, Jezus jest wielki, On jest cudowny, On mnie zbawił, On mnie uratował. To jest mocarz nad mocarzem. Ale przychodzi okres, wiecie, że jesteś takim młodzieżowcem, nie? A co mi tam, nie? Trochę sobie w tym świecie pofolgować. Co mi tam, nie? Przecież on nie widzi teraz, nie? Tak sobie myślimy. Nie ma go. A pójdę sobie tam, nie? A co mi tam, nie? Tutaj sobie trochę wypiję, zapalę. A co, pójdę sobie na dziewczynki, pójdę sobie na facetów. Co tam, nie? Wolności, przecież mi się należy tej wolności. No. A wiecie, co się dzieje z dziećmi, gdy wychodzą poza ochronę swoich rodziców? No teraz to jest bardzo często, nie? Internet, prawda? Pedofilia, inne złe rzeczy. No weźcie Lubuskie, Zielona Góra, tam Luba, nie? Jakie kobiety były spanikowane, bo gwałciciel z nożem latał, prawda? Ja to tak obrazuję, by pokazać pewne bardzo ważne prawdy, bo my często myślimy, że wolność nam się należy, no bo wolni jesteśmy jako dzieci Boże. Tak, jesteśmy wolni od grzechu. Tak, Bóg nas uwolnił od przekleństwa grzechu i śmierci, uwolnił nas z rąk szatana, dał nam nowe życie po to, żebyśmy teraz Jemu się poddawali i z Nim żyli. I nie wychodzili za ramy wyznaczone w Bożym Słowie dla nas, kochani. No i wtedy, kiedy jesteśmy takimi nastolatkami zbuntowanymi, to co tam, Bóg się przecież nie zna na życiu, On tam w niebie, ja tutaj, nie? No to co? Nie? I tak jak przychodzi dziecko do rodzica, mówi, dlaczego mi nie wolno pójść na dyskotekę? Dlaczego mi nie wolno pójść na Andrzejki? Dlaczego mi nie wolno zrobić tego, tego, tego? Wszyscy to robią. No trzeba mądrości teraz, nie? Ale wiecie, gdy jest właściwa relacja, prawda? Gdy można usiąść z dzieckiem, objąć go i porozmawiać, nie? Spokojnie i tak dalej, i tak dalej. Kiedy możemy powiedzieć i usłyszeć najlepszym przykładem w swoim życiu, powiedzieć tak, od momentu nawrócenia ja tego nie robiłem. To wtedy jest najlepszy przykład. Ale cóż, mamy wiele uchybień, prawda? Często przełkniemy ślinę i powiemy, no nie mogę powiedzieć swojemu dziecku tego, bo też wtopiłem jednokrotnie, prawda? Ale staramy się chronić nasze dzieci przed tym, przez co sami przechodziliśmy, prawda? I Bóg tak samo. Tylko my często mamy takie podejście, jak ja miałem, pamiętam to jak dzisiaj, nie wiem, co zrobiłem, już nie pamiętam, byłem mały, ale pamiętam, że dziadek gonił mnie przez pół zboża z taką sękatą laską. To pamiętam, ale nie pamiętam za co. Tylko pamiętam jedno słowo. Obróć się. I tylko tyle pamiętam swojego dziadka ze strony mamy. Tak.
ale on był szybszy. Sięgnął mnie tą laską, tak. I kochani, my często tak samo myślimy o naszym Bogu Ojcu. I zresztą słusznie, bo kogo Bóg miłuje, tego karci. Nie? Jak już nie ma, jak już argumenty słowne przez Boże Słowo do nas nie przemawiają, no to on już weźmie tego kija i tak nam da, że często już jesteśmy na dnie naszego życia. Nie? I wtedy po prostu możemy się odbić. Często myślimy, ja już może nie będę mówił o tym przykładzie dalej, prawda? Bo wiecie, że można teraz powiedzieć o tym, jak jesteśmy młodzieńcami, już tak wiesz, dostaniemy przez życie, to wtedy myślimy, no jednak Bóg tam w pewnych rzeczach ma rację. Nie? A kiedy już jesteśmy dojrzałymi, to mówię, Bóg we wszystkim ma rację i się nie myli. To ja się myliłem w moim życiu. Na co tak naprawdę Panu Bogu zależy? O ludzie, 42 minuty. Na co tak naprawdę Panu Bogu zależy? Ale zmierzamy do końca. Może posłużymy się 7 rozdziałem Ewangelii Mateusza. Ewangelia Mateusza, 7 rozdział. Od wersetu 15 do 23. Pan Jezus mówi tak. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu wilczym, owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi. No i młody człowiek mówi, tam, co ja będę się tam strzegł, nie? Idę, to tu, to tam, nic mi się nie stanie. No. Po ich owocach poznacie ich. Czy zbierają winogrona, ściernie albo z ostu figi? Także każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i wrzuca w ogień. Tak więc po owocach poznacie ich. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wiele mi powie, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów, a w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem, nigdy Was nie znałem. Idźcie precz ode mnie Wy, którzy czynicie bezprawie. My często udajemy się jako ludzie złapać taką pułapkę, że ten, kto prorokuje, ten, kto czyni cuda, ten, co wypędza demony, prawda? To jest prawdziwy. To jest prawdziwy. A Pan Jezus mówi tak, że w owym dniu, w dniu ostatecznym, przyjdą tacy ludzie do Niego, stawią się przed obliczem, pewnie będą bardzo dumni z siebie w swoim życiu. Gdzie my do tego Jezusa? Nie? No co? Proroctwa były? Były. Demony uciekały? Uciekały. Czyniliśmy cuda? Czyniliśmy cuda. W jakim imieniu? W imieniu Jezusa. Prawda? A Jezus mówi do nich, nigdy was nie znałem. Nigdy was nie znałem. Wiecie, że w Egipcie czarodzieje czynili te same cuda, które Bóg polecił czynić Mojżeszowi. Wiecie, świat duchowy, który my, Europejczycy, bardzo mało znamy, jest światem bardzo dobrze znanym na przykład w Afryce, czy na jakichś tam wyspach, gdzie są ludzie nie tak ucywilizowani jak my, ale tam, gdzie jest wudu, tam, gdzie są jakieś religie, prymitywne wierzenia, tam moce demoniczne, moce diabelskie są bardzo, bardzo czynne. I też nie ma problemu, żeby w tych kultach nawet z martwych kogoś podnieść. Mi pewien Kameruńczyk opowiadał, już wam wspominałem o tym, że no to w Afryce, w Kamerunie, to pewne rzeczy po prostu są na porządku dziennym. Czarownicy, czarodzieje, zaklinacze, wywoływacze duchów. No. I o
o co tak naprawdę chodzi Panu Jezusowi, kiedy staniemy przed Nim, żeby On powiedział o Tobie i o mnie, kochany, kochana, ja Ciebie znam. Tak? Wynika z tego 23 wersetu. To jest najważniejsze. Tak, Adam, ja Ciebie znam. Zobacz, tu jesteś narysowany. Tak, Kasia, Ciebie znam. Bo kiedy Ciebie krzywdzono, ja czułem to w swojej źrenicy, powie Pan Jezus. Ja Ciebie znam. Tak, Bogdan, Ciebie znam, powie Pan Jezus. Tak, uchwyciłeś się mnie jak tonący brzytwy w swoim życiu. Kochani, to jest dzisiaj najważniejsze. To jest najważniejsze, czy Jezus wyzna Ciebie i mnie przed swoim Ojcem. Tak ja znam. Tego nie można się nauczyć. Tego nie można przyjąć od kogoś innego. Tego nie można zrobić wtedy, gdy zrobimy dobrą minę, pobożną minę w kościele. Tego nie można zrobić wtedy, nawet gdy użyjemy imienia Jezus i demon wyjdzie. Czy ktoś zostanie uzdrowiony. To nic nie da, jeżeli tak naprawdę nie znamy Jezusa. A tylko podrabiamy pewne rzeczy, kopiujemy pewne rzeczy. Imię każdego z nas musi być zapisane w księdze żywota, tak? Żeby być zbawionym. Musi być imię każdego z nas. Osobiście. Bo każdy z nas osobiście jest odpowiedzialny za swoją relację z Bogiem. I na zakończenie powiem o pewnym wzorcu, który znajdujemy w liście do Efezjan w 5 rozdziale. To jest znany wzorzec, ponieważ on tam mówi o mężu, o żonie, o relacjach małżeńskich. I oczywiście nie chcę o tym mówić dzisiaj, o relacjach małżeńskich, ale o tym, co mówił apostoł Paweł, biorąc prawdziwe, właściwe relacje małżeńskie, podkreślam, małżeńskie, nie małżeńskie relacje, małżeńskie relacje. Mówi, że tak, w 32 wersecie, tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. A więc co takiego odnosi się do Chrystusa i do Kościoła? Co takiego się odnosi? Trzeba popatrzeć na wersety powyższe w tym fragmencie od wersetu 21. I nie patrzymy tutaj teraz na relację mąż-żona, ale patrzymy na to, co ma być w Kościele, jaka jest relacja między Chrystusem i Kościołem, czyli więź między Tobą i Chrystusem. Ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej, żony bądź uległe mężowi swoim jak Panu. Uległość Panu. Oczywiście można by to mówić o żonach i mężach, ale pamiętajcie o tym, że najpierw jest powiedziane ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Jak boję się Chrystusa, to bez względu na to, czy jestem, boję się, w sensie szanuję, respektuję, wiecie o co chodzi. Mam świadomość tego, kim On jest, co On dla mnie zrobił, to jest bojaźń. A nie tak jak ja przed dziadkiem swoim. No. Że mi przyłoży kijem. Ulegając jedni drugim. Czy to mąż, czy żona. Mamy ulegać przez Pana Jezusa Chrystusa. Bądźcie uległe mężom swoim jak Panu. A więc dzisiaj patrzymy na Pana bardziej. Chociaż Boże Słowo mówi, że gdzieś tam żona powinna pamiętać o tym, że powinna ulegać, ale mąż też powinien ulegać, to nie ma tak, bo wszyscy mamy ulegać, ale Panu mamy ulegać, bo mamy ulegać sobie tak jak Panu, a więc najpierw trzeba ulec Panu, dopiero można ulegać sobie. A więc uległość. Co to znaczy uległość? To znaczy, że kiedy wiem, że Bóg powiedział, że Pan Jezus powiedział swoim uczniom, kiedy się modlicie, mówcie, to mam się modlić. Tak, bo ulegam temu, co mówi Pan Jezus. Bo chcę mieć z Nim relację.
jak mąż i żona. A więc mam się modlić, więc muszę... Aha, Pan Jezus mówił, że mam wyjść do swojej komory, zamknąć drzwi, powyłączać wszystko, żeby nic mi nie przeszkadzało. Ulegam Panu Jezusowi i to robię. Dlatego, że wiem, kiedy jest czas i rozmowa z Nim, to się zupełnie zmienia płaszczyzna naszego bycia ze sobą. Nie to, że muszę, ale chcę. Bo wiem, ile otrzymuję, wiem, co się ze mną dzieje i nic nie może wtedy zastąpić tej relacji społeczności z Panem. Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem, a Kościół podlega Chrystusowi. Ja tak wybieram te fragmenty, które mówią o Chrystusie i Kościele tutaj. Chrystus jest Zbawicielem, Pan Jezus jest Zbawicielem, On jest głową, czyli On jest zwierzchnikiem, On jest szefem. Spróbuj się postawić szefowi. Stracisz robotę. Postawisz się Panu Jezusowi i powiesz, nie będę dbał o komorę, nie będę dbał o modlitwę, nie będę dbał o czytanie Słowa Bożego, stracisz z Nim relację. Co to jest stracić relację z Panem Jezusem w porównaniu ze stratą pracy? Nie, duchowych rzeczy nie muszę jeść, ważne, żeby chleb jeść. Nie? Tak mówimy często. Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez mazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ażeby był święty i niepokalany. Kiedy to się dzieje, że takimi możemy się stawać? Kościołem pewnym chwały, oczyszczonym, uświęconym, bez mazy, bez skazy, święty, niepokalany. Kiedy to się dzieje? Kiedy się z naszym Panem spotykamy, rozmawiamy, wołamy do Niego. Wtedy to wszystko się dzieje. Wtedy te cudowne rzeczy się dzieją. Werset 28 mówi: tak też mężowie powinni miłować żony swoje jak własne ciała, kto miłuje żony swoją, samego siebie miłuje. A więc dochodzimy tutaj też do płaszczyzny miłości. Jedna strona to jest wiedza, że Bóg miłuje, a z drugiej strony to jest przeżywanie tego, bycie w tym. Nie? Panie Jezu, jak ja Ci dziękuję, że Ty mnie miłujesz, że mnie nie przekreślasz, że kiedy przychodzę do Ciebie, to okazujesz mi swoją litość i zmiłowanie. Tak jestem Ci wdzięczny za to. W ten sposób się uświęcasz, w ten sposób się podnosisz. Wiecie, co jest najwspanialszym momentem naszej relacji z Panem? To jest to, co czytamy w wersecie 31. I mąż, dlatego człowiek opuści ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Jedno ciało. I dalej jest tajemnica to wielka, ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. Zrozumienie, przeżywanie, traktowanie tego rzeczywiście, że jesteśmy jednym ciałem z Chrystusem. Jesteśmy jedno. Bo werset 29 mówi, albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół. Zobaczcie, co robi Pan Jezus. On żywi i On pielęgnuje. To się dzieje wtedy, kiedy Mu pozwalasz to robić. Kiedy dajesz Mu czas, przystęp i możliwość. Wtedy te rzeczy się dzieją. Wtedy następują zmiany w naszym życiu. Wtedy zaczynamy myśleć bardziej o innych niż o sobie. Wtedy zaczynamy myśleć bardziej o tym, jak mogę służyć Bogu, niż jak mi mogą inni służyć ciągle. Wtedy zaczynasz rozumieć, że nie jesteś pępkiem świata,
tylko jesteś jednym z wielu, nad którymi Bóg się zmiłował. I zaczynasz odczuwać w swoim sercu, że tak naprawdę chcesz coś uczynić dla Pana, nie dlatego, żeby zasłużyć na zbawienie, ale z miłości do Niego. Ale po prostu z miłości do Niego, bo tak kochasz Pana Jezusa, że nie możesz spokojnie żyć, zajmując się tylko sobą, swoimi sprawami. Tak Go kochasz, że Ciebie rozpiera, że szukasz możliwości, by coś robić. Każdy, kto ma bliską więź z Bogiem, z Nim społeczność i z Nim rozmawia, jest tak napełniany wodą żywą, że musi dać temu ujście. Chce dać temu ujście. Bo jeżeli nie dajemy, nie ma w nas takiego czegoś, że chce Bogu służyć, szuka możliwości służenia Jemu, a przyjdę, obejdę budynek, zobaczę, czy tam nic się nie dzieje. Prawda? Kto zauważył, że Rynna się pod ciężarem śniegu prawie załamała tam? Ja nikomu nie czynię wyrzutów. Prawda? Ja dziękuję Bogu za wszystkich, którzy dbają tutaj o różne rzeczy. Naprawdę jest to Boże świadectwo. I kończąc już naprawdę, nic tak nie pokazuje naszej bliskiej relacji i więzi z Bogiem, jak to, czy wypływa z nas woda żywa, czy ciągle, wiecie, zasysamy tą, nie? Bo jesteśmy ciągle, wiecie, w potrzebie. A Pan Jezus obiecał, jak Duch Święty przyjdzie i was wypełni, jak się raz napijesz, to z twojego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. I wrócisz z pracy, zjesz coś, popatrzysz na godzinę. Okej, co ja teraz mogę zrobić dzisiaj dla Pana? No to nie wiem, co mogę zrobić. Pomodlę się, Pan mi pokaże. Poczujesz w swoim sercu, chyba muszę zadzwonić do tej osoby, zapytać, co jest. A może zadzwonić do pastora, zapytać się, jak mu jest. No nie, no pastor zawsze jest gotowy, nie? W końcu zawsze jest, co jakby nic nie rusza. A może trzeba zaoferować się do jakiejś służby? To jest, kochani, to, co świadczy o naszej relacji z Bogiem. Nie to, co mówimy, nie to, co tutaj powiemy w niedzielę, jak pięknie wyrazimy się przed Bogiem, ale być może to, co można przeczytać na opisach GG czasami. A, mam was. No. Są bardzo ważne rzeczy. Ja nie wiem, co zrobić, by wiele w naszym życiu się pozmieniało. Nie wiem, czy tego chcecie, czy tego pragniecie. Czy macie takie marzenia, żeby Kościół był pełen, żeby służby kwitły, żeby pomagać ludziom. Czy macie takie marzenia, żeby myśleć o powiększeniu sali? Czy macie jakiekolwiek marzenia, Boże? Czy tylko marzenia dotyczące własnego życia? Jakie to by wakacje wybrać w tym roku? Nie mówię, że nie. Jakie masz marzenia? Bo to, co chcesz robić dla Boga, to, co wypływa z twojego serca, świadczy o twojej z Nim relacji. Nie to, co mówisz, ale to, co wypływa z twojego serca. Pan Jezus uczynił wszystko i Bóg uczynił wszystko, by bliska relacja z Nim była możliwa. Jeżeli na tym miejscu jest ktoś, kto chciałby nawiązać dzisiaj bliską relację z Bogiem poprzez uniżenie się, poprzez pokutę ze swoich grzechów, to dzisiaj jest ten czas, za chwilę będziemy się modlić, za chwilę będziemy stać przed Panem, będziemy zamykać nasze oczy i będziemy trwać przed Nim. Możesz wyjść do przodu i poprosić o modlitwę, ale pamiętaj, że Ty to czynisz przed Panem.
Z jednego nawróconego grzesznika całe niebo się ratuje. Bez Twojej osobistej decyzji wyjdziesz z tego miejsca i nadal będziesz potępionym grzesznikiem idącym na śmierć. My tutaj w Kościele nie gwarantujemy Tobie, że Twoje życie z Jezusem będzie jak bułka z masłem, jak bajka, wszystko się zmieni, ale na pewno Twoje życie się zmieni, tak jak wielu z nas. Będziesz miał inne pragnienia, inne dążenia. Wiele Bóg może zmienić w Twoim życiu, jeżeli uczynisz ten krok.